Witajcie wszyscy. Z tej strony Gwiezdny Kluczeł i gramy w... I siostrę. No, właśnie. I gramy w szalone gotowanie zwane rozgotowane lamy, zwane overcooked. Overcooked. Ej, tu nie ma gwiazdek? Nie, przecież mówiłem, że to trzeba wszystko zrobić. No i ogólnie mówiąc, finał. Co tu więcej gadać? Gram dalej moim starym dziadem z brodą. Ja panem pudełkiem. A wiem, co możemy nagrać, jak skończymy Overcooked. Ty nie mów, co możemy, bo to jest... Dodatki do Overcooked'a! Nie. Nie będzie. No. No i znowu ojej, tu... to jest ma... Ojej, stało się. Jeszcze możemy zrobić. Łobny pulpet. Arf. Miał. Ojej, ja pomoże wam z zapasami. Ojej, ja jedynie. Reszta należy do was. Powodzenia, przyjaciele. Kiedy nie mali. Od kiedy urośliliśmy. O. Zupy. O. Tak tu można spadać. Przecież ja widzę. Pomidorka. To ja weźmy cebulę. Nie cebulę, bo chcę pomidorka. O, cebula. Co? Miałem wyczucie, że trzeba cebulę. Oj, mam brudne naczynia, trzeba umyć. To od razu brudne? Tak. Więc weź je umyj. Sam byś umył. Nie mogę, kroję cebulę. To weź się zajmij pomidorową, bo ona się zaraz spali. Cebulana też zaraz się spali. Już umyłam. Nie spali, bo ją zdejmę. A ja pójdę kroić cebulę. Już 11 minut jest na finał. Tak, przecież tutaj celem jest zrobienie wszystkich recept. Tych wszystkich zamówień. Nie żeby zdobyć jakieś tam pieniądze, tylko wszystkie zamówienia musimy zrobić. Jezu, co tu? No, dzięki. Ale ja też muszę przejść. Mogłaś poczekać, przez co cię mieli pożar, znowu teraz z cebulami. Nie będzie pożaru. Ja daję do paszczy. Dobra, weź gaśnicę, gaśnicę weź. Po co? Bo ona nie może leżeć na tym, bo wtedy ją stracimy. Cebula. Coś mówiłaś? Cebulowa. To ja bym zrobił, bo ja lubię cebulę. To ja będę robić pomidorową potem. Jest. Damy radę. Damy radę. Ja jestem. Jaka? To co ja jestem? Święty Bob. Duży Bob. Nie, święty Bob. Duży Bob to jest ktoś całkowicie inny niż święty Bob. Właśnie. Nie. Zanim to powiesz, od razu odpowiedź brzmi nie. Dlaczego nie? Bo nie mamy na komputery. Nie. Normalnie. Nie ma tego w X klock gra przepustka wersja PC. Nie ma. Nie ma. Szkoda. No dzięki. Cebulana się spali. Nie, bo ją zdejmę. Dobra. Pomyj sobie talerz na cebulową. Dobra. I zaraz nam się miesza. Mieszu. Łodnek. Bek zrobiło. Bek. Czekaj, a ile tu jest różnych potraw? Wszystkie. Zdrowe burgery, burrito. Sałatki. Takie burgery, burrito, pizza. A, to są burgery. To był ten challenge. Jaki challenge? Na ten etap. Zresztą gdzie jeździć? Dobra. Słuchaj, pokrój mięso. I mięso. Jedzie mięso. I mięso. Przynajmniej tu nie ma świetników.
Mięso będą gotowe, to teraz ten. To zaraz ci wyślę. Wysyłaj, spokojnie. Dwa mięsa. Dwie sałaty. Pożar! Nie mięso. I pomidor. Gaśnica. Nasz. Mięso już gotowe, więc. Jezu, co tu się dzieje? No nie umiesz. Więc weź już to wszystko pokrój. Co? Co tam masz do pokrojenia? Przy czym oddaj mi tylko mięso, resztę możesz sobie zachować. Co to daje? Czemu mięso nie chce do ciebie jechać? Posiekane, ładne. Bo to jest na taśmie prowadzącej do mnie. Dobra. Oddaję ci tą. Patelnię. Wyciągnij bułkę, wiesz, nałóż. I oddaj patelnię za chwilę. Gdzie patelnia? Gdzie patelnia z daleka? Na wszystkich czeka. Na wszystkich sobie czeka. Dobra. Nie przypominało oryginału? Nie, właśnie odchodziło, żeby nie przypominało. To wydawaj burgery pomału. Pomidor. Pomidor i sałata. Co z tego, że najpierw włożyłam sałatę i powiedziałam, że włożyłam pomidora. Dobra, kolejna patelnia. Mięso. Dobra, mięso ci wyślę kolejne do pokrojenia, ale to już ostatnie. Czekaj, co potrzebujesz? Dwie. Dobra, potrzebujesz jeszcze jednej sałaty i pomidora. Oddaję patelnię. Okej. Mięsko już. Nie marnuć. Jeszcze sobie damy radę. Bo jak ja... To... Nikt. Jak dla matki. Dobra. Nic nie było. No nie było nic. No zajmij właśnie... się teraz tym szybko. Nie było, bo spadłam. No, właśnie, jeśli będziemy robić burrito, to ten, ja trochę mięsa ci już nawysyłam na tamtą stronę. Zanim złożę ostatniego burgera, to weź te mięso na swoją stronę, po prostu te trzy kawałki, żeby były na przyszłość. Ale ja nie wiem, kiedy będzie burrito. Mówiłem, że jeśli będzie po prostu. Żebyś to miała na wszelki wypadek już gotowe. Ups. Zdążę? Nie posłuchałaś mnie, nie zabrałaś tego mięsa. I teraz ono odleci. Chodziło o to, żebyś miała na przyszłość. Aaaa! Mięso! Bestia się wścieka. Cebul coś gada. A, teraz pizza. Jakieś nie. Z ananasem. O, frytki! Pizza z ananasem. Rybę samusą. Ja się zajmę pizzą. Ty musisz mi przygotowywać rzeczy do tej. A, i to będzie się jakiś czas obracało. Trzeba uciekać stąd, jak się zaczynam podnosić. Dobra. To ty kontynuuj po prostu robienie jednego, ja robię drugie. Okej, i wsadzam do pieca. Wiesz, to jest najmądrzejsze, co możemy robić. Po prostu grać ostrożnie tutaj, żeby nigdy... O, obraca się, obraca, uciekaj, uciekaj, bo obraca. Czy ja mam ziemniaka czy ciasto? Nie wiem. A czego byś nie wzięła... Dobrze, że zdążyliśmy uciec. Talerz byś przydał. Talerz? Tak, jak mi dasz, to już będę mógł oddać rybę gotową do wydania. Wiej! Zdążę, spokojnie. Przynajmniej to idzie w dół, jako ostrzeżenie. Dobra, teraz ja mam pizzę znowu. Mhm, to jaką, ty robisz jakąś pizzę, czy nie? Tak, z serem i kiełbaską. Okej, okay, dobra. No to ja ci kiełbasę już podam. Oj, ucieczka. Nie zdążyliśmy, ale... Okej. Okay. Posiekałam ci rybkę. Weź tutaj, już do wydania jest. Na talerzu? To ja dokończę tą, co ma kiełbasę i ser. Obawiam się, że nie zdążymy. Nie narzekaj.
Fi. Mówiłaś coś? No, to nie trzeba mieć. Zdążyłem. A nie, nie trzeba mieć. Dobra, to ryba. Okej, to ryba nie jest już potrzebna w takim razie. Ja już rybkę zrobiłam. Ziemniaki przygotuję. No. Pizza. Masz prawdziwie pizza. Wydać. Z ananasem. Tak, z ananasem najlepsze. Zdecydowanie. Dobra, jeśli masz wolny talerz, fajnie byłoby, gdybyś go przekazała. To już mail. Okej, ser na kolejną pizzę. Aha! To położę na pizzę i zaczniemy piec już. Okej. Okay. Ja umyję talerzyk. Gdzieś tu jakiś talerz powinien leżeć. A, mam go. Nie masz go, płacę. Te ziemniaki nie są upieczone. A ja też mam koszyk! Tak, tak. Dobra, pizza gotowa. Teraz tylko szybko na talerz i wydać. I teraz tylko frytacz. Już się odbieram. Ja nawet tu podejdę. Ty też przekażę zaraz. Ten piękny pożar. Tak. No cóż. Śnieg zaczął padać. Śnieg. Zamyślał to. Śnieg. Kiedy popiół jest biały? A co tu będzie trudnością? Ej, tu wszystko teraz mamy mu jeszcze przygotowywać? Teraz wszystko. Czemu tego nie kojarzyłem? Ja też nie. Nie wiem czemu. I głowi to nie będzie. Tyle dobrego. Ty rób zupę, ja robię pizzę. Zupkę właśnie. Ej, ale mi się wydaje, że nie być żadnych dziwactw. Ej, myślałam, że ten poziom jest gorszy, zapamiętałam go gorzej. Chyba, że... Ej, a co, nie będzie tak, że on będzie odlatywał teraz tak całkowicie na jakiś czas? Tam, bo nie wiesz. Dobra, idę smażyć pizzę. Smażyć pizzę? Tak, w piecu, do smażenia pizzy. Dobra, ja robię burgera. Dobra, dobra. Mogłaś iść bezpiecznie, żeby nie przerywać mycia. Bo chcę tą pizzę jak najszybciej wydać. Tak. To już będzie koniec. Widzę po tej sałateczce, którą na koniec mam mu dać, bo on pękł. Masz, wydaj. Ja chciałam burgera zrobić. Okej, to ja się zajmę sałatką. A nie lepiej fryteczkami z rybką? Ja teraz się zajmę frytkami. Dobra, tylko sama pomidora. Wiesz co, będziemy musieli się trochę pośpieszyć, ale mam 5 sekund, więc powinniśmy zdążyć. A sądząc po tym, że widzę sałateczkę, to wiem, że to już jest koniec. Bo akurat to będę jak mi wydaje, że sałatka oznacza ostateczną eksplozję tego potwora ja spaghetti. Ja się nie mówiłam. Mówiłaś. Kiedy? No, jak pierwszy raz to oglądałaś, mówiłaś. A, u tego kogoś. Tak. Jako kogoś, o kimś często wspominam, ale nikt nie wie, kto to jest. Ja wywaliłam sałatę. Tak. No, to teraz przykro mi, ale ja już muszę sałateczkę zrobić. Dobra. Rób sobie sałatkę. Niech to wszystko wisie. Dobra, fajnie byłoby, gdybyś podała mi już też tego... Sałatkę. Tak, jak mi ukradłaś. 8 sekund. Co?! Więc kryj sałatę, ja już tutaj talerz dokończę. Nie, nie zdążymy. Minimalnie! No tak, i to twoje winy, twojego chaosu. Po raz pierwszy graliśmy w finał. Cofnie się czas? Ponownie, to jest tak, że od razu przecież automaty idzie. O, to fajno. Ojej, to jest gdybyś tak się nie kręciło bez celu momentami, to by się nam udało. Więc... Ale myślę, że... Za drugim razem nam się uda. Ojej, ja to jest mojej, wokół. Tak, myślisz? To musisz w takim razie dobrze działać. Tylko sałateczki nie wydaliśmy. No. Więc było bardzo dobrze, to było pierwsze podejście w ogóle na świecie. Jakie zrobiliśmy. Ja drugiego pomidora niosłem. Aha. Ale spadłem.
No i bez pomidora przyszłaś. I właśnie przez takie akcje potem nie zdążamy. No ja nie chciałam. Dobra. Ja przynieś zupę od razu już pomidorową. Nie myślałeś, tak daleko mogłaś zostawić na blacie. Ale niech będzie. Nie spali nam się zupa spokojnie. Tak? Akurat mam pod kontrolą. Nie chciałem cebuli. To masz cebulę. Wieczorkę chciałam, ty miałeś już cebulą się zająć. Tu jest mostek! Dobra, aby mi się wydaje, bo trochę sprawniej to idzie, więc... Chyba nie. Mi się wydaje, że właśnie jest gorzej. Tam nam bardziej pipkały wszystkie zupy. Dobra, grzybówką przynieś. Przynieś grzybówkę. Masz grzybówkę? No, mogłeś w lepszym miejscu ustawić, bo szybciej to wydam. Okej, okay, ja zaczynam cebulową. To zaczynaj, ja muszę mieć brudę, żebyśmy zawsze mieli talerz gotowy. Chcę cebulę kroić, ja już pomidora. Robię pomidora. I się nie przepychamy tak. To ty ciągle przepychałaś, nie ja. Pragnę przypomnieć, więc... Dobra, wydaj cebulówkę. Ja cebulówkę mam wydać. Tak. I to jest właśnie ten dobry sposób. Patrz, nie trzeba nigdzie biegać, tylko wystarczy tutaj kłaść. Ale tam jest już pomidorowa zaczęta. No i dlatego dwa pomidory dałem i tyle. Garnek tutaj stał po cebulówce. Ja idę umyć w międzyczasie. I podam. Chyba wydawaj. Teraz będzie co? Bo już nie pamiętam. Teraz... pizzę. Pizzę i te... nie, burger jeszcze miał być chyba. Najpierw pizza. A burgery najpierw. Faktycznie. Przepraszam, mój błąd. Okay. Dobra, pierwsze co to wysyłam ci tak z 5 mięsa. Okej. Nie możesz wziąć na razie... mam się kalnie. Co? Możesz od razu wziąć, nie musisz jego ten od razu jeszcze mi przerabiać. Teraz tak, sałata, pomidor, sałata. I ja już zaczynam smażenie kotletów. Wszystkie 4 talerze są gotowe, więc się nie przejmę. Właśnie się nie przejmę. Dobra, pamiętaj, żeby nie oddawać mi tego. Ups. Jedyny i ostatni raz. Nie chciałem świeżego mięsa, dobra, masz. I to też oddaję już. Co kolejne mięso? Przecież więcej nie ma już burgerów. A nie, jest tyle. Dobra. To wiesz, bierz od razu już, nakładaj do bułki i... Dawaj patelnię. Dobra. A to jeszcze jedna sałata. Pomidor. Jednego kotleta więcej, więc no. Ty mi pięknie wysłałeś. Wiem, tylko po prostu mówię, że mam nawet więcej niż trzeba. To bardzo dobrze. O nie. Co ty zrobiłeś? Spadłem. Wysłałbyś gaśnicę? Po co? Ja pójdę tu. Dobra, masz. Chciałem to sam zgasić, ale no. Niestety tym razem nie mogę. Być strażaczkiem. Dobra. Wszystko już gotowe, to tylko czekasz na mięso. Mhm. Już sobie było. Potem będą pizze i ryby. Aha. A potem... Wszystko. Sałateczka. Sałatkę przygotował już na początku. Niech ona sobie po prostu leży. No w sumie... Po tym, co ostatnio mieliśmy...
To dobry pomysł. A, zabiorę tylko gaśnicę, żeby nam nie ukradli. Dobra. Wydawaj. Też oddaliby pewnie. Dobra. Co tam robi kola mięsa? Dobrze, to leczą smażone później. Na po co? A, na koniec! Nie, po prostu niech będzie sobie usmażone, dobra. Ale nie, przecież na końcu chcą jednego burgera. Czemu wziąłem kiełbasę? Baserek. No. Nie komuś spadnie na głowę ta kiełbasa. Biedny człowiek. Dobra, trochę obrotu. Mam tutaj już rybę i ziemniaka. Pomidor. Spokojnie, załatw ziemniaka już, proszę. Usmaż go u siebie, wiesz. I rybę też mogę załatwić, bo do mnie idzie. Ryba już jest. Nie mogę ryby. Ryba już jest. Dobra. Ja już ją biorę na talerz. Pizza już pierwsza coś jest. Umyję talerze. Dobra, to ja ogarniam pizzę kolejną. A ja ogarnę ziemniaki. Z ryby. Ja ten niestety teraz pomóc nie mogę. A czemu miałabyś pomóc? Ja mówię tylko, że z tym pomóc nie... Nie chcę grzyba. Chciałem ciasto. To mi tak dobrze stało, więc... Nie chcę pierożków. Nie chcę kebaba. Ja wiem. Co? Nie chcę pierożków. Nie chcę kebaba. Ja jem pizzę. Dobra, dokończ pizzę. A nie, dobra. To jest do wydania, a ostatnio miałem już dokończyć. Do wydania mówisz? Tak, i ostatnio się już śpieszę. 4 minuty mam. Prawie 5. Na ostatni etap. A mieliśmy podobny czas. Nie wiem. Nie sprawdzałem aż tak. Dobra, masz. A, tutaj. Lepiej nie mogę dać nic. Nie ma problemu. Ostatni etap. Sałatka. Ja sałatkę mówię, ale ja muszę... A. No to na start zrobimy sałatkę. To zrób, ja się zajmę w takim wypadku na start z gaszeniem pożaru. Pomidorowe tak naprawdę zrobię najpierw. To zrób. Ja zacznę... Że komu pali? Na tamtym, co odleciało. Dobra, to ja zacznę od... Aha, czyli to... Pizzy. Czyli to myśli, że... Okej, okay, ja pizzę robię, więc się już tym przejmuj. Widziałeś ten piękny pominięcie? Gdzie jest ciasto do pizzy? Tu. Okej. Okay. Albo się zarobić coś po prostu po jednym z każdego dania na koniec. Czym się zajmiesz? Sałateczka. Serio? Jeśli teraz nie zrobimy, to potem znowu nie zdążymy. Nie, tak szczerze, do wydania już jest pizza, proszę. I teraz mogę przygotować ryby z frytkami. Chociaż póki jeszcze jest chwila, to pokroję pomidora do sałateczki. Bo mi teraz zablokowało dostęp. Wiesz, do A, nie muszę ryby. Tego siekać. Dobra. Właśnie dlatego to zrobimy już wcześniej. No. Oj, to jest najgorsze, jak się tak blokuje. Dobra, ryba już jest gotowa do usmażenia. 2 minuty. Zdążymy. A ryba już gotowa tu jest. A nie, no. Żeby mu smażyć. Tylko usmażyć rybę. Ja już kończę moje danie. Wybacz. Sałateczka już też gotowa. Nie. Tylko trzeba na talerz wrzucić. Nie, bo ja kropionki pomidora. No dzięki. Zrobię ci tego pomidorka. Do sałateczki twojej kochanej jedynej. Teraz już zdążymy. No 2 minuty na sałateczkę. No ja przepraszam bardzo. I ziemniaka. Jeszcze go nie usmażyłem. Masz. O, masz. To ja wydam może sałateczkę? Nie, ja. Moja sałatka. Sałatunio. Najważniejsza chyba potrawa na koniec. Świecie. Dobra, to...
to ja usmażę fryteczki. Okej. 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 Prawie w nas trafił ten meteoryt. W ogóle jak oni przeżywają te pożary, że w ogóle nie mają spalonego fartucha ani nic. Biegniesz! 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 Jestem z tobą! Jej, udało się! Sałatka zwyciężyła! Pierwsza oferka! Ojej, 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 ojej. Na Brukselkę! Bestia jest pełna! Szybko, schowajcie się! A ty se przy niej stoisz! Trzęsie się! Trzęsie mózga! Wybuchło se. Koniec! Koniec. Ale ładne są te patelnie latające. Te. Nawet nie wiem, co mam wam powiedzieć. Podsumowanie! Overcooked to Overcooked, nie lubię tej gry, siostra mnie zmusiła, to były tortury. Cieszę się, że znaczy udało się skończyć. Jej, hip hip hura. To tyle z mojej strony, teraz niech siostra pogada. Ja myślałam przede wszystkim, że ten finał będzie trochę później. Tak naprawdę. I dla mnie to był szok, gdy podeszłeś do mnie do pokoju, ja sobie rysowałam i mówisz: nagrywamy, okej, nagrywamy. Ja myślałam, że... kurczaczki, zejdzie nam przynajmniej godzina na ten finał. To będzie najkrótszy odcinek ze wszystkich z naszego gotowania. I myślałam, że nam zejdzie godzina. To wiem, wiem co zrobimy. Versusa. Nie. Starczy tego. No to mam nadzieję, że wam się podobało. Dla mnie to było ciekawe przeżycie, ale i tak torturujące i w ogóle fajnie było. Tak dalej, siostra, pożegnaj się. Żegnajcie wszyscy. No to cóż, pa.